Hubert Biskupski, dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Pieniądze to nie wszystko. Moim Państwa gościem jest Jacek Janiszewski, były minister rolnictwa. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Panie ministrze, mamy protesty rolników. Wczoraj była taka eskalacja, manifestacja dość duża w Warszawie. Ja pozwolę sobie przypomnieć, jakie są rolnicze postulaty odejścia od zapisów szkodliwego ich zdaniem Zielonego Ładu. Uszczelnienie polskich granic przed niekontrolowanym napływem produktów rolno-spożywczych z krajów pozaunijnych i ochrona hodowli zwierząt. Tutaj w tym wypadku chodzi o zwierząt futerkowych. W Polsce do protestu dołączają myśliwi. Kto jest odpowiedzialny za obecną sytuację? No sądzę, że rzeczywiście tak jak w polityce i w domu czasami jest tak, że rodzice w swojej zapalczywości, pracowitości, pozyskiwaniu środków finansowych i tak dalej nie zauważają, co dzieci robią w domu i mało z nimi rozmawiają. Takie mam wrażenie, że Komisja Europejska zapomniała, że dużo więcej czasu trzeba poświęcić na tych, którzy mają się przygotować do Zielonego Ładu, czyli do rolników. Zabrakło moim zdaniem kilku lat dyskusji. Tak naprawdę Zielony Ład powinni wytworzyć rolnicy, a Unia Europejska powinna pracować nad całym systemem ochrony. Nie samych rolników, tylko ochrony tego, żebyśmy byli bezpieczni żywnościowo. Temat Zielonego Ładu nie jest nowym tematem. On teraz wybuchł nie tylko w Polsce, bo te protesty przeciwko Zielonemu Ładowi i przeciwko niekontrolowanemu napływowi towarów spoza Unii obejmują praktycznie wszystkie państwa unijne, w tym Francję, która jest jednym z największych producentów rolnych, jeżeli chodzi o Unię Europejską. Dlaczego teraz? Co takiego się wydarzyło, że teraz te protesty przybrały taki masowy charakter? Co najmniej trzy rzeczy. Pierwsza, Chiny korzystają z źródeł zboża, które wykupili kiedyś przez kilka lat. Bo zakładali, że COVID będzie, czyli Chiny zakładały, że COVID będzie trwał około 7 lat. Druga, to COVID jako element potwierdzający, że nie da się wszystkiego przywieźć. No i trzecia wojna w Ukrainie. Czyli nagle okazało się, że zamiast stabilizować rynek produkcji rolnej w Europie na jakimś niższym poziomie, przez to uzyskać mniej znaków węglowych, a mieć stabilizację żywnościową, okazało się, że może się zdarzyć coś takiego jak wojna, czego nikt nie zakładał, jak COVID, co bardzo zdezorganizuje system takiego podchodzenia jakby trochę do szachów od kilku lat. Sam system Zielonego Ładu nie musi być zły dla rolników, tylko musi być zrobiony razem z nimi, z pełnym zrozumieniem. Rolnik praktycznie w Europie na wszystko się zgodzi, jeżeli będzie miał pewność dochodowości. Jeżeli tak się zrobi, że... To ja od razu wejdę w słowo i żaden z przedsiębiorców, a powiedzmy sobie, no rolnicy są takimi przedsiębiorcami, nie ma gwarancji dochodowości swojego biznesu. Oczywiście przedsiębiorcy w naszej rzeczywistości domagają się pewnej stabilizacji prawnej, bo częsta zmiana prawa powoduje to, że ten ich biznes jest nieobliczalny, bo nie wiadomo, czy będzie taki VAT, czy taka akcyza, czy zmniejszą się wpływy, czy zwiększą się przychody i tak dalej, ale nawet gdyby to prawo było ustanowione raz na zawsze, to jest tyle okoliczności wewnętrznych i zewnętrznych, że żaden przedsiębiorca nie ma gwarancji stałego dochodu. Mówi pan tak, jak ja bym mówił kilka lat temu. I oczywiście to jest pogląd z punktu widzenia przedsiębiorstwa, rynków, analizy gospodarczej. Słuszny. Trudno mówić, że nie. Ale jeśli jest pan ojcem rodziny, to zna pan co najmniej trzy rzeczy, o które musi pan zadbać. Bezpieczeństwo rodziny, ciepło w rodzinie i nakarmienie rodziny. Kwestia zatem porównania produkcji rolnej do każdej innej działalności gospodarczej jest niesłuszna w założeniu. Tak samo jakby ktoś powiedział, będziemy budować czołgi,
ale one podlegają rynkowym zasadom. Nie. Budujemy czołgi, żeby się obronić w przyszłości, a przynajmniej przeciwnika wystraszyć. Trochę podlegają, bo budujemy je, produkujemy je u siebie albo sprowadzamy z zagranicy, bo są na przykład tańsze bądź lepsze, albo i tańsze, i lepsze. Dobrze, dobrze. To, czy wyprodukujemy sami, czy kupimy z zewnątrz, nie powoduje tego, co ja powiedziałem wcześniej. Czyli żeby się obronić, trzeba wydać określone pieniądze na bezpieczeństwo. Drugie, żebyśmy mieli ciepło w domach, trzeba wydać pieniądze na energetykę. I trzecie, żeby naród polski miał żywność, trzeba go wyprodukować najlepiej w Polsce. Stąd jeżeli tak spojrzymy na te trzy elementy działalności każdego państwa na świecie, to ten wywód, który pan redaktor wcześniej słusznie przekazał, nie jest adekwatny do sytuacji. To porozmawiajmy w takim razie o drugim z postulatów, czyli uszczelnieniem polskich granic przed niekontrolowanym napływem tych produktów rolno-spożywczych z krajów pozaunijnych. No, chodzi przede wszystkim o Ukrainę. Chociaż jest problem, o którym tutaj nie wspomnieliśmy, ale on wynika z wojny rosyjsko-ukraińskiej i z tego, że Rosjanie eksportują swoje zboże po dumpingowych cenach, znacznie niższych niż te produkowane chociażby w Unii Europejskiej, co się odbija w ogóle na cenach zbóż. Ale zostańmy przy tej Ukrainie. To też nie jest temat nowy, prawda? Wojna czy import produktów z Ukrainy nie zaczął się tydzień temu czy miesiąc temu. Trwa od dłuższego czasu. I jak to na tej szali postawić? Bo mamy oczywiście z jednej strony interesy polskich rolników, ale z drugiej strony jest cała rzesza konsumentów, których jest więcej niż rolników. I oni może chcą kupić tańsze maliny. Oczywiście. Może chcą kupić tańszy olej rzepakowy, o którym teraz słyszymy. Jest awantura o olej kujawski, bo był produkowany, czy też jest produkowany ze zbóż ukraińskich. I może ten konsument, jego tak specjalnie nie interesuje, czy to jest zboże z Ukrainy czy z Polski. On chce finalnie zapłacić najmniej. Jak najmniej. Gdzie to wyważyć? Gdzie wyważyć teraz? Trudno z tym polemizować. To jest kwestia, jeżeli wejdziemy na tok mojego myślenia, czyli przejdziemy, że te trzy elementy są najważniejsze z punktu widzenia państwa, rodziny w ogóle, to dojdziemy do takiego momentu, w którym można oczywiście importować tańsze zboże, rzepak, inne rzeczy po to, żeby substytut końcowy był tańszy dla konsumenta, a efekt finansowy dla producenta był wyższy. Ale wtedy musimy się zdecydować, czy mamy WPR, czyli wspólną politykę rolną dla Europy, gdzie są inne priorytety niż produkowane produkty pozaeuropejskie. Ta, w tym przypadku jest kosmiczny problem, dlatego że Ukraina produkuje bardzo dużo i ma wojnę. Polska jest najbliższym odbiorcą. Im mniej transportu, tym niższą cenę można sprzedać. No i wreszcie chciałbym wrócić do tego wątku, co pan powiedział, panie redaktorze, bo on jest niezwykle ważny. Prawie nikt na świecie nie zauważył, że Rosja z kupującego praktycznie żywność na świecie stała się poważnym graczem eksportującym. Rzucenie na rynek w krótkim czasie 20 milionów ton zbóż powoduje, że praktycznie świat zachwiał się z punktu widzenia rynku zbożowego. I teraz mamy tak. Rosja wyrzuciła tanie zboże, Ukraina musi gdzieś to zboże swoje wywieźć i pomiędzy tym wszystkim, co jest Europą i Wschodem, jest Polska. I zupełnie no, jak wyjść z tej sytuacji? I zupełnie nie ma co zwalać, jaki rząd, jakie błędy popełnił, bo myślę, że w biznesie, polityce, w rodzinie jest najważniejsze, żeby myśleć do przodu, a nie rozliczać to, co się stało. To będzie na to czas. Dzisiaj z problemu, jaki wytworzył się poprzez wojnę COVID, który ma Polska, trzeba zrobić szansę. Czyli nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dobrze zorganizowana Polska była świetnym hubem żywnościowym dla całego świata. To jest kwestia tylko i wyłącznie dobrej organizacji. My jesteśmy absolutnie do tego nieprzygotowani. Tak, to prawda. Nie mamy transportu, nie mamy logistyki. To wymaga bardzo dużych inwestycji i też
to tego, o czym żeśmy rozmawiali na początku. No, nikt nie zainwestuje w to, żeby Polska stała się hubem żywnościowym, nie mając gwarancji, że ta sytuacja będzie trwała ileś tam lat. No dobrze, ale jeżeli pan mówi do ONZ-u, do BBWR-u, do innych... Przecież nasze porty nie są w stanie tego wyeksportować. Tak, ale sama diagnoza, którą pan ma słuszną, nie powoduje żadnych zmian. Czyli jeżeli mamy być otwarci na przyszłe zarzewia wojenne na Morzu Czarnym, musimy mieć alternatywę jako świat. Nie tylko jako Polska, nie tylko jako kraje nadgraniczne, nie tylko jako Europa, ale cały świat. Stąd jeżeli my nie jesteśmy jeszcze przygotowani, to bierzmy pieniądze ze świata, żebyśmy byli przygotowani jako alternatywa. To nie jest problem Polski. To jest, odważnie powiem, problem światowy. I teraz jeżeli porównać wyjście z Ukrainy na świat, to ma dwa. Morze Czarne i Morze Bałtyckie. Wyraźnie widać, że kraje położone nad Morzem Czarnym zawsze mogą być jakimś zarzewiem wojennym. Morze Bałtyckie jest takim oczkiem wodnym wewnątrz NATO. Poza oczywiście okręgiem kaliningradzkim. Tak więc łatwo dosyć przekonać najważniejszych na świecie, że żeby ustabilizować życie w Afryce, w tych wszystkich krajach, które jeżeli nie dostaną tego zboża, ludzie głodują, żeby wydać pieniądze na hub w Polsce. Dlaczego tego nie zrobiono? Ja tego nie rozumiem. Tego nie rozumiem, bo wydaje mi się, że strajki chłopskie, które dzisiaj są na ulicach, są mądre. Ja jako minister rolnictwa miałem podobną sytuację. Wtedy Andrzej Leper i inne związki zawodowe, słusznie notabene, występowały przeciwko rządowi polskiemu, dlatego że załamał się rynek wieprzowiny, ponieważ Rosja, Ukraina zbankrutowały wtedy. Po prostu przestały kupować naszą wieprzowinę, a my sprzedawaliśmy ich 80% tego, co produkowaliśmy. Ale przywódcy ówcześni związków zawodowych rolniczych nie przychodzili pod resort rolnictwa. Nigdy nie miałem przed moim resortem rolnictwa strajku. On był przy Urzędzie Rady Ministrów. Dzisiaj rolnicy bardzo słusznie zauważają, że ich problemem czy przeciwnikiem nie jest jeden z mądrzejszych ludzi, jakich znam z punktu widzenia wpływu w Unii Europejskiej i doświadczenia rolniczego, jaki jest współczesny minister rolnictwa Czesław Siekierski. Więc on jest ich szansą. Jeżeli uderzą w ministra rolnictwa albo uderzą tylko i wyłącznie w polski rząd, to znaczy, że nie rozumieją sytuacji. Dzisiaj tym, który może ustabilizować rynek, podjąć decyzje strategiczne, wytworzyć agendę na przyszłe 20-30 lat, jest Unia Europejska. To nie jest protest polskich rolników. Boję się, że za chwilę dotrą do nich politycy albo zupełnie inne branże i to się wytworzy sytuacja, w której o rolnikach wszyscy zapomną. Będzie bardziej bicie o to, żeby wygrać wybory samorządowe albo przewrócić ten rząd. I wtedy rolnicy przegrają. To dopytam od razu o dwie rzeczy. Pan wspomniał o tych branżach, które mogą chcieć dołączać do protestów rolniczych. Te protesty przez część opinii publicznej są traktowane jako antyrządowe, natomiast rzeczywiście te hasła czy te postulaty kierowane są przede wszystkim do unijnych decydentów. Chciałem zapytać o tych myśliwych i o hodowców zwierząt futerkowych. Jak spojrzymy na sondaże opinii publicznej, co dla mnie jest pewnym zaskoczeniem, znakomita większość Polaków kibicuje protestom rolnym i akceptuje te postulaty, które oni tam wygłaszają. Czy pan się nie boi, że takie to właśnie, powiedzmy, futerkowcy, no, czy myśliwi, nawet jeżeli mają swoje racje, jakby dołączając do tego mainstreamu, nie zepsują tej renomy tych protestów? Jeżeli myśliwi, futerkowcy i jeszcze inne związki przychodzą po to, żeby wesprzeć strategiczne myślenie w Unii Europejskiej, nic złego się nie dzieje. Ale jeżeli wchodzą tam pod hasłem wejścia w ten protest inni, którzy tak naprawdę mają cele polityczne, to jest
masakra, mówiąc popularnie. Bardzo źle to się odbije na rolnikach w perspektywie czasu. No coś takiego jak Putin przyjedź do nas, przewróć ten rząd, zrób porządek w Ukrainie, to jest rzeczy niedopuszczalne. Na pewno nie jest to żadna większość. Na pewno to jest zdecydowana mniejszość, ale jednak ci ludzie, którzy są obok, na to pozwalają. Wspomniał pan ministra Siekierskiego i to w takich ciepłych słowach. Przed powstaniem rządu Marek Sawicki mówił, że najlepiej byłoby tekę ministra rolnictwa oddać Donaldowi Tuskowi, to znaczy nie jemu personalnie, tylko Platformie Obywatelskiej, bo jak już pan tutaj zauważył, te strategiczne decyzje odnośnie polityki rolnej zapadają nie w Warszawie, tylko w Brukseli, a jednak Donald Tusk ma te linki z Brukselą znacznie. No, Czesław Siekierski jako szef Komisji Rolnictwa w Parlamencie Europejskim też ma je. A pan ma wrażenie, że rząd, czy szczegółowiej resort rolnictwa, odpowiada na te postulaty, bo to, że oni się tam spotykają, że marszałek Hołownia zapowiedział jakiś bliżej niesprecyzowany okrągły stół, wszystko fajnie, tylko pytanie o konkrety. Dzisiaj rolnicy zapowiedzieli, że 6 marca ponownie pojawią się w Warszawie, bo oni mówią, słyszą gładkie słowa i nic z nich kompletnie nie wynika. No to prawda. To rzeczywiście konkrety muszą nastąpić natychmiast. Minister rolnictwa jest tylko jednym z elementów rządu. Rząd polski powinien podjąć dosyć szybko decyzję, żeby ustabilizować to, co jest. A potem dopiero stworzyć strategię i do niej dostosować agendę. Tak więc jeżeli to będzie się ślimaczyło, będą okrągłe stoły, dyskusje o czymś w przyszłości, no to jak ja znam rolników, a znam ich dobrze, się zdenerwują. I wtedy rzeczywiście najgorsze, co może się zdarzyć, to sytuacja, w której przestaniemy ze sobą rozmawiać. Okej, tylko pytanie, co z tych rozmów wynika? I pytanie, czy minister Siekierski może w jakikolwiek sposób zaradzić odnośnie tych postulatów, pomijając ochronę zwierząt futerkowych, bo to jest kwestia całkowicie wewnętrzna i to tak. Tylko od nas zależy, czy taką, czy inną ustawę, czy w ogóle ten temat zostanie podniesiony, to sprawa Zielonego Ładu, w dużym stopniu Unia Europejska wycofuje się, tak, pod wpływem tych protestów, może nawet nie naszych, tylko tych, które tam w Brukseli, Paryżu i naszych też. I innym Berlinie się przetaczają. A uszczelnienie polskich granic? No tutaj myślę, że to będzie dosyć trudne, bo to, co Kijów proponuje i Bruksela, jest nie do przyjęcia dla polskiej strony, ale mam nadzieję, że właśnie na tym trójkącie Bruksela, Kijów, Warszawa dojdzie do porozumienia pewnej sytuacji, w której kontroluje się przepływ zboża, produktów żywnościowych przez granicę. Oczywiście jeszcze jest inna sprawa, że ktoś może przewieźć do Niemiec, a potem wieźć z powrotem do Polski, do Litwy i z powrotem. Więc to jest dosyć skomplikowany mechanizm, który wymaga dużej pracy polskich sił organizacyjnych, ale i Unii Europejskiej. Ja mam taki problem dotychczas, jaki był, to znaczy, jeżeli Polska kiedyś mówiła, że ludzie, którzy przyjeżdżają z Afryki do Europy poprzez Grecję, Włochy, Hiszpanię, to jest problem Grecji, Włoch i Hiszpanii, a nie nasz, to równie dobrze oni mogą powiedzieć, zboże, które przepływa do Polski, to nie jest ich problem, tylko nasz. Ale jeżeli... Co wiemy, że nie jest prawdą. Uznamy, że imigranci i zboże jest problemem Europy, no to zrobimy ogromny krok. I tutaj te protesty rolników wzmacniają polską rzeczywistość. Ja mogę tylko powiedzieć, że wiele lat temu uważałem, że pewna elita polityczna, ludzi, którzy rozumieją miasto, gospodarkę, sprawy zagraniczne, nie rozumieli wsi. Ale na to zawsze był taki postulat, że to albo się zajmie samobrona, albo PSL, albo ktoś tam inny i tym się nie zajmujemy. Takim przykładem dla mnie była sytuacja, w której była rewolucja w Ukrainie, poleciał premier, minister spraw zagranicznych, notabene te same osoby co dziś. I wyszła w rozmowie, wyszedł taki problem. No dobrze, my wam tu pomagamy, robicie rewolucję, my jesteśmy z wami jako Polacy, ale wy nam wprowadziliście embargo na naszą żywność.
No i wtedy konsternacja i ktoś mówi, a to przyjedzie Marek Sawicki i się tym zajmie. To był dla mnie sygnał niezrozumienia racji stanu państwa. Dlatego upieram się o tych trzech elementach, o których na początku naszej rozmowy powiedziałem. Dziś widać wyraźnie różnicę, czyli ci sami ludzie zaczęli rozumieć, co to jest wieś, otoczenie rolnictwa. Ma pan rację. Państwo na pewno też na to czekają. Rolnicy czekają. Kilka szybkich konkretów. Nawet jeżeli trzeba wyłożyć pieniądze na stabilizację, to trzeba je wyciągnąć z Brukseli lub z własnej kieszeni, żeby na pewnym etapie zatrzymać protesty. Potem okrągłe stoły, żeby wytworzyć strategię. A potem walka wszystkich bezdyskusyjnie, czy ktoś jest z PiS-u, z PO, z PSL-u, od Hołowni, o to, żeby postulaty polskie, francuskie, niemieckie razem były reprezentowane w Brukseli. A Bruksela może już rozmawiać z organizacjami międzynarodowymi, gdzie między innymi pieniądze arabskie można wykorzystać do tworzenia hubu w Polsce jako alternatywy do Morza Czarnego. To jest tylko kwestia, że nie będziemy walczyć ze sobą na samym początku, bo inaczej reszta będzie na nas patrzyła, dobrze, niech Polacy się tam poprują, a my pozałatwiamy swoje sprawy inaczej. Wspomniał pan o wizycie premiera, ministra spraw zagranicznych na Ukrainie, czy w Ukrainie. To ja zapytam o relacje polsko-ukraińskie. Czy pan nie jest nieco zawiedziony postawą Ukraińców? Oczywiście można na to spojrzeć w ten sposób, że w sposób bezwzględny walczą o swoje interesy i o swoją rację stanu, ale to pochukiwanie w kierunku Polski, to wzywanie polskiego rządu, żeby stawił się na granicy, te wypowiedzi premiera Szmychala o tym, że w Unii Europejskiej, a w szczególności polskiej, są prorosyjskie siły antyukraińskie, jakby w kontekście ostatnich dwóch lat i tego całego zaangażowania militarnego, humanitarnego i logistycznego. Nie zgrzyta to panu? Jeżeli jakieś dziecko w domu jest niegrzeczne, to rozmawiamy z nim, próbujemy je zmienić. Naród ukraiński ma 1000 lat, nigdy nie miał państwa tak naprawdę. To Putin stworzył naród ukraiński poprzez tę wojnę. Więc my powinniśmy mieć, jako Polacy, bardzo dużo cierpliwości i wyrozumiałości do tego, co ewentualnie mówią Ukraińcy, bo też trzeba brać pod uwagę, że jeżeli takie wypowiedzi mają miejsce, to one są zupełnie podobne do tego, co robi Trump. Czyli grają przed jakimiś wyborami, przed swoim narodem, przed populizmem, który jednak bierze górę na świecie. Po 100 latach znowu podnosi głowę. W związku z tym myślę, że my razem z Europą porządkujmy sytuację, a nie zwracajmy uwagę na niektóre wątki, które są niegrzeczne, niepotrzebne. Okay, można ale to politycznie dla mnie, dla wewnętrznych potrzeb ukraińskich być może konieczne. Okej, okay. Sytuacja Ukrainy jest, mówiąc najdelikatniej, niełatwa. No, jest bardzo trudno. Jest w trakcie wyniszczającej humanitarnie, ale również gospodarczo wojny. Sytuacja polityczna też jest tam bardzo niestabilna i rzeczywiście jakby w kontekście tych walk wewnętrznych i tego prężenia muskułów przed mającymi nastąpić wyborami, to te wypowiedzi można tak traktować. A co z takim argumentem, który się pojawia, że wprowadzenie embarga na ukraińskie zboże jest bezpośrednim uderzeniem w Ukrainę, która jest w stanie wojny z Rosją i niszczy jej gospodarkę. Podcina jej jeden z filarów. Ale to jest prawda. No to jest prawda. Jeżeli ktoś ma dochód z czegoś na wojnę, to między innymi z tego. No to jak wybrnąć, znowu zadam pytanie, bo oczywiście z jednej strony mamy rację rolników i absolutnie tak. Okej, większość Polaków się z tymi racjami zgadza. Bezpieczeństwo żywnościowe, chronienie własnego rynku, dbanie o własne interesy. Z drugiej strony, jak sobie na tych szalach to wszystko poukładamy, to klęska Ukrainy to będzie również klęska, to będzie klęska Polski i klęska NATO. Polski w pierwszym
kroku, ale tak naprawdę będzie to klęska Europy. Ja bym budował na Europie cały czas. Oddzieliłbym sprawę Polski jako elementu Europy. Europa, to będzie problem Europy. Jeżeli pan pyta, państwo też na pewno chętnie by zapytali, co w związku z tym można zrobić? No, ustabilizować sytuację. Czyli zrobić limity, współpracując, robić korytarze transportowe. To wszystko można zrobić, ale znowu nie zrobimy tego my jako Polacy, tylko możemy zrobić to my jako Europejczycy. Bo z tego, co i ja wiem, czasami zboże zablombowane, wyjeżdżające gdzieś za granicę, potem do Polski wraca, bo to jest biznes. I zawsze kogoś będzie kusiło, żeby kupić zboże za 500 zł, a nie za 1500 zł. W związku z tym to jest strukturalny, duży problem, ale wreszcie można na jego temat dyskutować. Ja o tym mówiłem już 30 lat temu, że kiedy Polska kiedyś wejdzie do Unii Europejskiej, to polski rolnik w żadnym przypadku nie ma się bać nawet okresów przejściowych, różnic cenowych, bo sobie poradzi. Ale zagrożenie będzie, kiedy Ukraina i Rosja wprowadzą systemy, które z konsumenta, czyli importera żywności, stanie się eksporterem. I to nie jest problem Polski. Dlatego jak pan mówi, jak to załatwić, trzeba to załatwić na poziomie Brukseli. Ja bardzo liczę, że dzisiaj minister rolnictwa, dobrze umocowany w Unii Europejskiej, i premier, bardzo dobrze umocowany w Unii Europejskiej, położy na stół strukturalne zmiany z punktu widzenia wspólnej polityki rolnej, ochrony polskiego i innych rynków. A jednocześnie zabezpieczy potrzeby konsumentów europejskich. I to jest do zrobienia, jeżeli nam się to nie wymknie spod kontroli. To znaczy, jeżeli Ukraińcy nie będą musieli na antypolskości grać, żeby wygrać wybory, albo Polacy nie zaczną grać na antyukraińskości, żeby wygrać wybory. Jeżeli wybory, krótkoterminowe rozwiązania z punktu widzenia historii obu narodów, wezmą górę, to jest po obu narodach. To pytanie ostatnie, wybiegające nieco, może nawet bardziej niż nieco, w przyszłość. Ukraina zgłosiła swój akces do Unii Europejskiej. Oczywiście na obecnym etapie, w obecnym momencie to jest z wielu powodów niemożliwe, ale czy wejście Ukrainy do Unii Europejskiej, czyli tym samym przystąpienie do tego wspólnego rynku rolnego, to jest szansa dla polskiego rolnictwa, czy wręcz przeciwnie, to jest olbrzymie zagrożenie? To jest partnerstwo. Jeżeli ktoś by dzisiaj policzył, to co my przyjmujemy i to co sprzedajemy, to bilans jest dobry dla nas. Więc kwestia jest taka, że lepiej mieć Ukrainę w Unii Europejskiej i nadwyżkę żywnościową, którą oni mają, dystrybuować w ramach wspólnej polityki rolnej, a nie zasypywać Polskę, Słowację czy Węgry. To wszystko można zrobić, tylko można to zrobić w sposoby strukturalne. Nie mam żadnych wątpliwości, że jeżeli do rozwiązań podchodzi się w sposób stabilny, spokojny, daj Boże, ponadpolityczny. Bo dzisiaj nikt nie dyskutuje na temat, czy kupywać nowe technologie, czy inwestować w zbrojenia, czy inwestować w alternatywne źródła energii elektrycznej. Z tym nikt nie dyskutuje. To jest racja stanu. Teraz trzeba wmontować tę trzecią szufladę do myślenia w Europie. Takim dla mnie elementem, sygnałem pozytywnym jest to, że właśnie Francja przyjęła wstępną doktrynę, że sprawy wsi stają się pewnym podstawowym elementem państwa. I wtedy już tylko mały krok, żeby Ukrainę przytulić, ucywilizować, wprowadzić mechanizmy tych samych kosztów i tych samych możliwości eksportowania, i zrobić to nie dla siebie na rynku europejskim, tylko zrobić to dla dobra Afryki, dla dobra tych państw, które żywności wytwarzać nie potrafią. I jeżeli chcemy konkurować z Rosją, która może w każdej chwili rzucić 20 milionów ton zbóż na rynek światowy, to musimy mieć podobny potencjał.
Dziękuję bardzo. Jacek Janiszewski, były minister rolnictwa, był moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo. Do widzenia Państwu.